Naszym gościem jest Michał Kondrat, reżyser i producent filmów o tematyce chrześcijańskiej. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pierwsza kwestia, która pojawia się w większości artykułów prasowych, internetowych. Czy ten coming out księdza Haramsy będzie miał jakikolwiek wpływ na odbywający się w Rzymie synod, który poświęcony jest między innymi, a właściwie przede wszystkim kwestiom rodziny? Mam nadzieję, że nie, ponieważ synod biskupi jest czymś bardzo poważnym. Natomiast zachowanie księdza Haramzy jest ewidentnie działaniem marketingowym człowieka, który okłamywał Kościół przez 20 lat, będąc w związku z drugą osobą. Tu już nie ma znaczenia, czy to jest homoseksualna, czy heteroseksualna. W stanie grzechu odprawiał mszę świętą przez 20 lat, więc to jest potężne zakłamanie tego człowieka. Ja staram się być ostrożny w ostrych komentarzach przy różnego rodzaju sytuacjach, natomiast tutaj mamy do czynienia z jawną hipokryzją, która się też objawiła podczas tego całego show, które zostało zorganizowane z wynajętą agencją PR-owską, z oszukaniem mediów, tygodników, które miały mieć na wyłączność wywiad, a okazało się, że kiedy te gazety już były wyprodukowane, w tym czasie poszła informacja od pana, nazwijmy Krzysztofa, do innych dzienników. Także on w tej chwili próbuje sobie znaleźć miejsce jako homocelebryta w sposób bardzo, bardzo nieetyczny i uważam, że tutaj też no, opinia publiczna chyba wydaje mi się, że jest jednoznaczna, może poza jakimiś wyjątkami. Jak wspominałem, komentarze, jeżeli chodzi o formę, zachowanie, są raczej negatywne w 9 przypadkach na 10. Natomiast dyskusja przenosi się w trochę inną sferę. Pytanie na przykład. Nie jest możliwe, aby w najbliższym czasie Kościół zmieniał swoje nauczanie w sprawie homoseksualizmu. Ono jest dość jasne. Sama skłonność nie jest grzechem, ale czyny homoseksualne już tak z punktu widzenia Kościoła katolickiego. Pytanie brzmi jednak, czy Kościół nie powinien mówić nieco bardziej miłosiernym językiem? Nie powinien szukać kontaktu z tymi ludźmi? Nie powinien szukać dla nich miejsca w swojej wspólnocie? Oczywiście, że tak i wydaje mi się, że chociażby wypowiedzi papieża Franciszka wskazują na to, że Kościół jest miłosierny, że Kościół szuka też miejsca dla osób, które chociażby w związkach sakramentalnych doznały jakiegoś poranienia, te związki im się nie udały z różnych powodów, chciałyby być w Kościele, chciałyby korzystać z sakramentów. Często są rzeczy bardzo skomplikowane i Kościół to zauważa, wychodzi naprzeciw. Myślę, że ten synod też będzie temu poświęcony, dlatego też właśnie piękne w Kościele jest to, że Kościół ewoluuje w oparciu o czas. Oczywiście te kwestie zasadnicze, przykazania, to się nie zmienia. Natomiast Kościół ze względu na to, że właśnie jest z założenia nastawiony dla człowieka i to miłosierdzie Kościoła no, musi być obecne i ono coraz bardziej moim zdaniem jest zauważalne, no to właśnie dlatego opracowuje się różne formy takie, żeby nie tracić ludzi, którzy w tym Kościele byli. Pojawiła się też, Michale, inna kwestia. Co z tymi księżmi, którzy są wyświęceni, a mają skłonności homoseksualne? Przypomnijmy, że od czasów Benedykta XVI obowiązuje instrukcję, aby nie przyjmować do seminarium kandydatów o utrwalonych skłonnościach homoseksualnych, ale kiedyś tak nie było. Kiedyś najważniejsze było, czy ksiądz dochowuje czystości, będąc kapłanem, czy nie. Teraz pojawiły się radykalne głosy, że tacy księża powinni opuścić stan kapłański. Co o tym sądzisz? Znaczy generalnie ja jestem zdania, że mężczyzna, jak i kobieta bardzo dobrze się rozwijają i mogą stać się silni w oparciu o swoją płeć. I ta ich płeć może stać się ich siłą, a nawet powinna się stać. Więc jeżeli ksiądz ma
nazwijmy to silne, czy takie skrajne, znaczy kandydat na księdza ma takie skłonności, no to wydaje się być zasadne, że ciężko mu będzie prowadzić stado ludzi, nawet jeżeli będzie żył w wstrzemięźliwości. I w tę stronę poszedł Benedykt XVI, ale co z tymi kapłanami, którzy już są w kościele, mogli iść do seminarium, znaczy to żyją w czystości, a mają skłonności homoseksualne. Tak, tak. Wiesz co, Marek, ale to jest trudne w ogóle do zdiagnozowania. Zgoda. Bo to się często dzieje w ukryciu. Tak jak słyszymy, no, ksiądz Charazma był, czy Charamza, był 20 lat w związku. No, to nie zostało jakoś namierzone. Może indywidualnie, może jakieś osoby, które były tego świadkiem, nie zwróciły na to jakoś poważnie uwagi. Znaczy, nie wiemy to tego. To też jest prawda i tu bym się z tobą zgodził, że są pewne rzeczy, które powinniśmy pozostawić w ciszy. Nie po to, żeby je tuszować, tylko po to, że jest to po prostu kwestia czyjegoś sumienia ukształtowanego w odpowiedni sposób. To jest też kwestia jego relacji z Kościołem, jego relacji ze spowiednikiem i tak dalej, i tak dalej. Na pewno potrzeba tu więcej ostrożności, a media czasem tej ostrożności niestety nie mają. Tak, ale właśnie i ja teraz właśnie bardzo się obawiam, że przez tą sytuację, która miała miejsce, że okłamujemy opinię społeczną, dlatego że w jakiś sposób teraz wiele osób będzie generalizować i wszystkich księży będą wrzucać do jednego worka, mimo że badania pokazują, że statystycznie w grupie księży odsetek chociażby w przypadku pedofilii jest najmniejszy ze wszystkich innych grup społecznych, a mimo to generalnie istnieją takie przekonania. Powinniśmy unikać generalizowania we wszystkich kwestiach. Michale, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.